Poezja śpiewana w Grochowicach za Głogowem i ostra muzyka ze sceny pod zamkiem w Chobieni to dwie największe imprezy podczas minionego weekendu w naszym regionie. Pogoda nie sprzyjała koncertom w plenerze, fani jednak nie zawiedli. W Grochowicach w gminie Kotla za Głogowem ćwierć wieku temu po raz pierwszy na Polanie śpiewano piosenki Stachury. Poezja śpiewana to nie muzyka dla masy, ale od zawsze ma grono raz mniejszych, raz większych wielbicieli. I grono młodych, którzy chcą ją śpiewać. Udowodnili to po raz kolejny w grochowickim Przeglądzie wyśpiewać piosenkę. Przegląd wygrała grupa Ananke. Z powodu ulewy trzeba było jednak odwołać niedzielne koncerty na Polanie. Antonina Krzysztoń wystąpiła z recitalem w Świetlicy. Grupa Raz, Dwa, Trzy obiecała zagrać za rok. A w Chobieni było za to bardzo głośno na zlocie motocykli ciężkich i zamczysku. To była już siódma edycja zamczysku. Od kilku już lat mieszkańcom gminy tak podoba się ten pomysł, że sami zainteresowali się motorami i Harleyami. W Gwizdanowie zawiązano nawet klub miłośników motorów. Tańce, konkursy oraz konkurencje sportowe. Tak Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów z terenu Lubina powitało tegoroczne lato. To największe stowarzyszenie tego typu w naszym regionie. Należy do niego ponad 3000 osób. Emeryci, renciści oraz byli pracownicy KGHM-u wraz ze swoimi dziećmi i wnukami w tym roku powitali lato na wspólnym pikniku. Impreza odbyła się na lubińskim Osirze. To cieszy, że w Lubinie, mieście, gdzie głównie się liczy pieniądz, się znaleźli ludzie, którzy chcą się zaangażować na rzecz drugich ludzi. I to jest chyba najbardziej istotne, bo tu wszyscy pracują społecznie i ten trud wkładamy to nie do pisania. Chcemy, żeby dzieci i młodzież się uczyła do osób dorosłych spokoju, rozwagi, do szanowania przede wszystkim, bo tego na co dzień nie ma. I to jest chyba najważniejsze celem i w ogóle było sensem tej imprezy. To jest spotkanie, przywitanie lata. Bardzo jestem zadowolona i koleżanki moje również. Bardzo ładnie się bawimy. Niedaleko jest tutaj na miejscu. Bardzo piękne otoczenie i no, żeby tylko pogoda, żeby deszczu nie było. To jest jedno z najlepszych imprez w tej chwili, to nam zostało zrobione. Za to chwalimy i dziękujemy tym organizatorom, którzy nas do tej pory szanują i poważają, bo my jesteśmy budowniczymi Zagłębia Miedziowego Lubin. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów oraz byłych pracowników KGHM Polska Miedź S.A. działa od 2004 roku. Do tej pory zorganizowało ponad 300 imprez, na których bawiło się 25 tysięcy osób.